Ta reforma od początku budzi ogromne emocje i wśród tych emocji także była nadzieja. Nadzieja na sprawiedliwość i po niej naprawdę niewiele została. Nadzieja na to, że ciężar utrzymania polskiego państwa, edukacji i ochrony zdrowia nie będzie wciąż spoczywał w ogromnej większości na barkach nisko i średnio zarabiających pracowników, że ten system nie będzie wciąż służył cwaniakom i najbogatszym kosztem tych, którzy uczciwie pracują i uczciwie płacą podatki. Nowy Ład miał zlikwidować nieuczciwy system, który w Polsce jest postawiony na głowie. W Unii Europejskiej to jest normalne i przyjęte, że ten, kto zarabia dużo, płaci wyższe podatki, ten, kto zarabia mało, płaci podatki niższe. W Polsce pielęgniarka płaci wyższą stawkę podatkową niż milioner. Niestety po tej nadziei na sprawiedliwość nie zostało już nic. Zniknęła wola walki z przywilejami składkowymi dla najbogatszych. Pojawiły się jakieś nowe, niezrozumiałe luki i ulgi w systemie podszeptywane przed lobbystów. Miała być wielka reforma podatkowa. Jest coś, co trudno traktować poważnie. Wszystko zostało postawione na głowie. Rząd najwyraźniej uległ lobbystom, bo w Nowym Ładzie niewiele zostało ze sprawiedliwości podatkowej, o ile w ogóle cokolwiek. Pojawiły się za to ulgi dla najbogatszych i kolejne przywileje dla milionerów. Kiedy pokażą Państwo listę lobbystów, którzy spotykali się z rządem i wywalczyli sobie te wszystkie ulgi? Miała być progresja podatkowa. Progresji, jak świetnie pan przewodniczący Kowalczyk wie, w tej ustawie po prostu nie ma. To jest jakiś ogryzek, a nie potrzebna, faktycznie potrzebna reforma polskiego systemu podatkowego. Ale my chcemy to naprawić. Proponujemy rozszerzenie daniny solidarnościowej wprowadzonej przez Mateusza Morawieckiego, tak żeby realnie opodatkować milionerów. 3% od dochodów powyżej 250 tysięcy, 5% powyżej 500 000, 9% powyżej 1 000 000 zł. Opodatkowujmy milionerów, a nie sięgajmy do kieszeni pracowników. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz Tomaszewski.